Hej, hej, moi drodzy, witam was niedzielny z tej strony. Na samym początku oczywiście jesteśmy na Doniec. Oczywiście deszczyk pada standardowo, może nie standardowo, ale leje. Nie wiem, czy się nie zwiniemy stąd, chociaż spróbuję. Jest taka pogoda, może leszcze będą brały. Trochę się poświęcę i tyle. Rozpaliłem sobie ognisko, żeby mi było cieplej i przyjemniej. A my w międzyczasie pokażmy zwycięzcę naszego konkursu. Na konkurs pojawiła się tylko jedno zgłoszenie, jedna osoba, także zaraz wam pokażę. Taka oto rybka zwyciężyła, ciulka czarnomorska, 25 gram, bardzo ładna rybeńka, proszę bardzo, także przypatrzcie się uważnie, nie? I dobra, i zabieramy ją z powrotem z ekranu. A kto jest zwycięzcą? Zwycięzcą jest, już wam pokazuję, bo nagrody już wysłałem, wiadomości. Tomaszow przysłał i tak jak widzicie, dowiedziałem się w międzyczasie, jaką wędkę chce. Spiker poszedł i Hevena Creek OUL przedmiot wysłany. Teraz powiem wam, że miałem zagwozdkę, ponieważ okazało się, że nie wiem, czy to tak jest teraz normalne, że jeżeli coś kupię za zwykłą kasę, nie za złotko, to nie mogę tego wysłać. Musiałem zrobić refunda jakby w sklepie i kupić to za złoto. Całe szczęście, że w ogóle to złoto miałem, bo tak to bym miał niezły zgrzyt. Jak to teraz ogarnąć? Nie wiem, czy to teraz w tej nowej, po tych nowych update'ach normalne, ale wygląda na to, że tak. No zobacz, jak dziwnie prosto na nas dmucha, odbija się chyba od tego, nie? I strzela w nas wodą. No ale dobra, ale i tak się dobrze czujemy. Lepiej niż bez. Ja wymyśliłem sobie, że dzisiaj powariujemy. Dobra, wędki i fiderki, pikerki na leszczyki tu. Spróbujemy coś powalczyć. Dobra, jeden będzie sobie z fluorokarbonem, ale trochę większym, bo jednak leszcze mogą być ciut większe, a drugi zrobię bez. No i przynęty, czyli haczyki też zdecydowanie większe. No jedynka to może nie, ale takie siódemki. Zobaczmy z siódemkami, jak to pójdzie. Czy jaką? O, szóstkę mam ładną. To szóstkę tu założymy, proszę bardzo. I właśnie tak sobie dwa, klasyczna mieszanka zanęt. Zrobiłem też oczywiście trochę zanęt na leszcza. Pozwolę sobie wybrać chyba nawet te ósemki, żeby były, bo żeby może coś się nam trafiło w czasie filmu. To jak zawsze wybieram te najgorsze, to tym razem na to łowienie wybiorę te najlepsze. No i przynęte, tu są ciasteczka. A, ciasto czoskowe też wysłałem tam, jeden z moich widzów chciał. Zresztą zaraz możemy nawet pokazać, który. Bo temu też chyba wysyłałem. To tak, 100 ciasteczek czoskowych poszło. Kodowaniu 1. Jak dobrze to wymówiłem, to mogłem źle wymówić. Dobra, i wracamy do wędek. Drugą wędkę też sobie przezbroimy. Tu jest co prawda na linka, ale wiecie co, ja sobie tego linka, o nie, i jedną zrobimy bez przyponu, ale za to z jakąś, ze zwykłą żyłką, o, taką 6,2 kilo, chcę zobaczyć właśnie, jak to pójdzie. I tak, tu daliśmy szóstkę, no to niech będzie coś, siódemka tutaj dla Bayeru, klasyczna też walniemy. Na leszcza, gdzie to jest 39 sztuk, o dobra, to weźmiemy z tej. No i przynęta, no właśnie, tylko jakie są przynęty? Jeszcze zerknę w moje podpowiedzi, to znaczy na forum nasze zerkniemy i co tam pisze o leszczach. Cioskowe, z grochu i twarogowe. Dobra, mieliśmy już chyba czoskowe, to polecimy z grochu na to i zobaczymy, nie? A trzecią wędkę to prawdopodobnie albo Urtlajta będę sobie machał, albo wybierzemy sobie na nockę po prostu chyba naszego, o, na przykład któregoś ze spławiczków, taki, który byłby fluorescencyjny. Nie ma żadnego, więc chyba będę musiał jednak dołożyć. No i niech sobie tam próbują się łowić. Zobaczymy, co się złowi, nie? No może nie na dwójkę, dwójkę trochę większy. Jakąś dwudziestkę. Damy dwudziestkę, nie? I też wrzucimy
Może czerwonego robaka. Zobaczymy co wyjdzie. Chociaż ochotka mogłaby być ciekawsza. Nie wiem, jakie tutaj będą rybki te małe brały. Także tak to zrobimy. Dobra, to teraz muszę tylko wykombinować, jak sobie ustawić te wędki, która jest która. No właśnie, tylko że ja nie widzę, więc jeszcze raz je chyba wszystkie wywalę po prostu. Teraz tak, to mi nie będzie potrzebne, to też nie, bo podobno można więcej wędek ustawić, ale tylko na 3 łowić, więc chętnie bym sobie tak zrobił. Wydaje mi się, że to była ta wędka i dwójka i trójka, chociaż ja bym wolał ją mieć na trójce, wiecie? Bo jedynka i dwójka to będą, myślałem o pikerkach, o. Jedynka, dwójka, a trójeczka będzie tu. A czwóreczka będzie mój ultralightik. Nie, chyba to by było to. Proszę bardzo. Dobra, i faktycznie można. Także dzięki za info. No i znajdziemy teraz miejsce, bo to miejsce też jeszcze muszę podejrzeć, bo nie mówiłem tu jeszcze. Na samym cypelku, moi drodzy, 160 clips, 30-35 metrów. Zakładam, że będziemy celować w tą głębinkę taką, zaraz wam pokażę. Bo stajemy tu i celujemy chyba tutaj, nie? Dobra, idziemy na ten brzeg. Jakie światło, no bez światła to słabo, nie? O, i tu chyba na tym dzyndzelku. Nie wiem, czy te krzaczory nie będą nam przeszkadzać, więc może sobie... O, widzę, że one i tak nam przeszkadzają, czy tak, czy siak. No dobra, spróbujemy stąd to rzucać. Mam nadzieję, że się nie zaplączę. Jeszcze podejrzę. O, to trzeba rzucać tak jakby za to. No dobra, spróbujemy. Jedynka, proszę bardzo, jest wybrana, tylko jeszcze byśmy przynętę musieli wybrać. I tu byśmy dali, nie, czosnkowe. O, i ustawiamy. Tam było jakieś 35 metrów. Dobra, 37, dobrze myślę. Zerknę jeszcze. 30-35, nie, czyli bliżej, dobra. No to zrobimy 33. Zobaczymy, dokąd to poleci, jestem ciekaw. A, no dobra. To by była nasza jedynka. Odkładamy, można odłożyć i dobrze, bo się trochę bałem, że tutaj jest podłokły taki teren i że nic z tego nie wyjdzie. O. Dobra. Jedynka jest, to teraz numer 2. Numer 2 zrobimy mniej więcej podobnie. No, możemy tam dać ze 2 metry dalej. To 35 zrobię. No i rzucę sobie. O, już jak zwykle deszczyk nam trochę tutaj miesza, więc od razu odeszła energia. Dobra, niech tak będzie, ale widzę, że mamy tak jakby prąd nam będzie wyciągał zawsze żyłkę, więc fajnie. Będzie zawsze napięta, można tak powiedzieć. Dobra, i powiem wam, że tak głośno ten hałasuje, że nie słyszę tych dzyndzelków naszych. Dobra, i teraz co? Chyba weźmiemy spławik. Oczywiście wziąłem spinning standardowo. Nie tak, dobra. I wiecie co? Walniemy sobie najpierw ten taki grzaniec. Dobra, i zobaczymy, jak tutaj woda płynie, bo ja nawet nie pamiętam, czy ona płynie na główny nurt, czy tak. No to będziemy sobie trzymali wędkę. Ale to jest ten nasz... Jest, bo tak mówię, kolor jakiś taki dziwny, a to jest faktycznie nasz... Tu, zobaczymy, czy coś nam weźmie. A, nie sprawdziłem, jaki jest grunt, moment. Jaki tu mamy grunt? Dobra, zróbmy tak koło metra. Zaczniemy dalej? Nie, zaczniemy bliżej. Zaczniemy sobie dosłownie tu, może nie pod nosem, ale bliżej. No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Oczywiście mokniemy bardzo miło. Któraś tam w nocy, więc leszczyki mogłyby brać. Tylko pewnie oczywiście nie będą brały. Standard. No właśnie, tu nam się już kończy żyłeczka, więc będzie nam takim
półkolem, łukiem gdzieś tutaj wracać bardziej na wprost. Co jakbyśmy to faktycznie rzucili jeszcze bliżej, tak tyci pod nogi. To chyba za tyci, bo nawet ja widziałem, że to jest za płytko. Dobra, to 30 coś procent. O! Teraz znowu za głęboko zrobiłem. Czekajcie, bo to mogło być ciekawym eksperymentem. A wszystko potraktujmy to jako sprawdzenie różnych możliwości na danym łowisku, na danym miejscu. Jestem ciekaw, czy coś tu się będzie działo. Odpiął się od dna, więc nie jest tak źle. Teraz jest kwestia, nie? Czy lepiej go prowadzić głębiej, płycej? Jaka przynęta? Na razie tu ochotka, ale równie dobrze możemy tu chyba jakąś jętkę machnąć. Tak mi się wydaje, że to będzie lepsze. O, zobacz, jak go porywa prądzio. Go prądzie porywa. Chodź tu, zmienimy cię na jętkę. Z ciekawości. Ale prawdziwą, tam fruwającą. Nie, to nie daje rady. No. Na dnie leży, bidactwo. Dobra, to trzeba troszkę mocniej, 40%. Powinno już, właśnie, powinien się jakoś tam ciągnąć po dnie. Jeszcze nie wiem, co zmniejszmy. Jakieś 75, ach, za lekko zrobiłem, no dobra. Ale płynie, nie jest chyba źle. Czy się zatrzyma? Zatrzymał się. Właśnie, to są takie moje eksperymenty. Wydaje mi się, że tutaj już, o, jak dobrze osiadł, o właśnie. To teraz przynajmniej wiem, że i napis dryfowanie z prądem daje nam prawie że pewność. On, zobaczcie, nic nie wierzy. Ciekawe. Wydawać by się mogło, że idealna pogoda. Nocka, pochmurna. Chyba że wolą, jak jest ładna pogoda w nocy. Może być tak, że tu jak pada, to mało co bierze. Też taka może być sytuacja. Cisza i spokój, panie, nie? Jak to mówią. Dobra, chodź tu bliżej. Zobaczymy. O, to jest płycej. A przez chwilę tylko, dobra. Już sobie tam z prądem płynie. Mi się linka skończyła. O, jest coś, szarpie. Dobra, nie jest źle, moi drodzy. Jakieś rybka będzie. Dobra, to ja rzucę ją tutaj bardziej. O, niech sobie ten idzie. Może udaje się, odłożę. Cisza? Nie, jeszcze dziabdzie. Bo tak się zastanawiałem, czy coś będzie, czy nie będzie. Czy co? Chyba zapomniałem właśnie. Wypadałoby tu walnąć. O, oczywiście nie mogę tego tu zrobić, nie? Bo przecież jak by to mogło być? Żebym ja tak blisko wody chciał sobie światło postawić. To się nie da. Ale teraz już lepiej, nie? Dobra, coś tam. O, nagle zaczęły obie wędeczki działać. Dobra. Jedynka już na pewno jest, więc cisnę. Uuu. Proszę, proszę. Nawet jakaś ryba nam tam zawita. Na dwójce chyba też coś wisi. Pozwolę ją sobie tutaj ładnie ściągnąć. Może nawet bliżej tej strony. Zobaczymy, jak to będzie szło. Nie wiem, czy te drewno tu nie będzie nam przeszkadzać. Mamy jakąś rybę. No trochę nam przeszkadza. I leszczyk, proszę. Taki 1,9 kilo. A jak ładnie nam zawitał. No dobrze. O, proszę bardzo. Bierzemy dwójkę. Tak a propos, czekajcie, tu tylko zacisnę, no tam już jest branie i to niezłe. Znaczy branie jest, może nie tyle niezłe, ale branie. Na spławiku na razie spokój. Wyciągniemy, zobaczymy, co to za rybka. Jakiś nieduży.
O, sapcia, proszę bardzo. No bardzo chętnie. Dawno sapciów nie mieliśmy. Okej. Odkładamy. Nawijamy. Kątem oka lukam na spławik, ale chyba się nic nie dzieje. Mogę sobie spokojnie naciągać. No dobra. Tak trochę na krzyż się rzuciły. Tutaj na szczęście nie ma problemu. Normalnie już bym przekładał wędki, bo przy braniu by była niezła zadyma. O. Powiem wam. No właśnie, że myślę, że tak hałasuje, że normalnie nie słyszę tego dzwonka. Że ledwo go tam słychać, nie? Ale dobra, widzę, że ten. Co my tu mamy? Czaskowe rządzi. Że czaskowe ciasteczko rządzi. Dobra, tutaj nic się nie dzieje. To sobie podniesiemy. To jeszcze się miauczy. Dobra, możemy spróbować teraz z larwą jętki. Troszkę dalej. No może przesadziłem, bo to momentalnie nam porwie woda. No właśnie. Niech tutaj będzie. I już mamy coś na żyłce i możemy wyciągać. No nie jest to takie duże jak wcześniejsze, niestety. Chyba, że to jakaś fajna, duża sapka. O, też bym się nie pogniewał. Jak najbardziej. Ale to mały leszczyk tym razem. Tym razem niewielki pan leszcz. Odkładamy. O, jest coś na tym, na spławiku. Bierz, gościu, bo nie zdążymy. Jest, nie uciekło. A zobacz, jak szaleje. Brzu, co to jest? Śledź czarnomorski i to od razu zielony. Dobrze, bierzemy cię, śledziu. Bierzemy cię, troszkę głębiej zrobię. Więc może jednak znaleźliśmy jakąś przynętę, która tutaj ma branie. Branie, nie? Ja naciągnąłem żyłkę. No właśnie, tego człowiek nie pamięta. Bo coś tu się działo, więc. A chyba jest naciągnięta, nie? Ta. Dobra. Numer 3. Wracamy, już po zabawie będzie. Jest, nie uciekła. Czyli mamy coś, patrzcie. Trafiliśmy na ławiczkę tych śledzi? Chyba tak. Chyba trafiliśmy na ławicę śledzi. Dobra, no to tniemy, jak to mówią. Troszkę za daleko, ale dobra. Już nie będę kombinował. Widzicie, jakie branie od razu? Fajnie te śledzie biorą, nie ma żadnego dziąblania się, nie? O, jakiś większy chyba. Pięknie. Jakie dzisiaj normalnie dziwne brania tutaj są, znaczy dziwne, nietypowe. No, czekajcie, bo jest na tym, na dwójce coś. W ogóle nie słyszałem. Tak po cichu to było. A, jest rybka. Jest rybka. Tylko teraz nie brać mi tam śledzie. Hej, spokojnie. Spokojnie, troszkę za późno tu przyszedłem, nie? Bo na wieczór trzeba było na te leszcze tu trafić, bo to mamy małego leszcza. Dobra. Plum. Niech sobie tam wisi. Widzę, że jeszcze pływa spławik. To dobrze, wysłuchamy na śledzie. No, teraz mogą brać. Teraz mogą brać. Proszę bardzo, nie będziemy im przeszkadzać. Więc pewnie teraz nie wezmą, bo się już jasno zrobiło. Czyli tuż nad ranem. Tuż nad ranem nam się śledziki tu pojawiły. Czy słyszałem? Nie wiem. Bo ten deszcz mnie tak tutaj myli. Czekajcie, czy tu jest opcja, że ja bym sobie mógł te dźwięki pozmieniać? Tło, może te efekty będzie lepsze, a tak, a tło, nie? Teraz zobaczymy. O. O tak, teraz dużo lepiej jest słyszę. Dobra. Czyli to jest ten plus.
No to co, bierzemy trójkę, przerzucamy. Czyżby już się skończyły nam śledziki? No coś tak może być. Czas się zmienił, to mogły inne rybki teraz mogą się tu pojawić na żerowaniu. Więc też może być taka sytuacja, że co innego tu będzie teraz nam brało. Ale szkoda, bo te śledziki fajnie nam tak jeden po drugim. Jakbyśmy mieli pewnie same spławiczki tutaj trzy, to też by była niezła zabawa. A na razie widzicie cisza, nie? Od razu ustały brania. Rozjaśniło i się ryby wcięły. A ja w ogóle miałem sobie kupić bolonkę, a wy mi nie przypomnieliście. I to by była idealna teraz, bo bym sobie puścił dalej tamten spławiczek, a tak to muszę tu babrać się w tym i z powrotem. Ni kurczę, nie powiedzieliście, nie? No skoro Tomasz wziął spinning, to ja bym sobie mógł tą bolonkę strzelić, bo by mi się przydała. I właśnie teraz sobie myślę, jak to kurde zrobić, a to jest taki kawał drogi. Dobra, już nie będę wracał, trudno. Na koniec odcinka sobie to kupię. Jak będę rybki jeszcze dodawać, to wtedy sobie zakupię taką boloneczkę, bo widzę, że teraz sporo na spławik się dzieje dobrego, więc warto tam możliwość mieć łowienia bolonką. Dobra, chyba że meczówkę jeszcze sobie też mogę kupić. Ale ja w meczówce to chyba że w ogóle nie mam żadnych punktów, więc to już w ogóle by była porażka. No co, dzień się zaczął i zapomnijcie o leszczach, nie? Poczekamy chwilę. Może nie będzie tak źle. Nie wiem, czy teraz przynęty nie zmienić, bo być może inne rybki teraz tu się pojawiły i miałyby ochotę na coś innego. No może, o, czekajcie, słyszę dzwoneczek. Tak jest. No dobrze, to leszczyki może jeszcze nie odeszły zupełnie. Damy mu szansę się tam ładnie zapiąć. O, czekajcie, coś bierze. Jest, jest branie. Ale kurde, no przecież było. No przecież było. I co? I gdzie? Dobra, jest ryba na jedynce, więc muszę odłożyć tu i jedynkę podciągamy. No proszę, mamy rybkę. No niestety nie jest jakiś olbrzym. Nie będzie taki prawie dwukilowy, tak jak wtedy. A szkoda. Czekajcie. A, nie mogę jak rybę zwijam, no tak. Chciałem ustawić sobie. O, jest na drugim. Też coś się dzieje. Co my tu złowiliśmy? A to karpik, proszę. Dobra, to sobie od razu ustawiam na... Nie, nie hamulec. Prędkość zwijania. Dobra, i max. Siły brakuje. Jeszcze starczyło tym razem. Ale zobaczcie, coś się na dwójce też już dzieje. Nie wiem, czy nie próbować atakować, że tak powiem. Bo mamy tak jakby poluzowane żyłkę, czyli coś przesunęło przynętę bliżej brzegu. No, bliżej nas, może nie brzegu, tylko bliżej nas. Dobra, i tak trzeba było, tak, bo już tam siedzi. Ale małe, ale małe. Dobra, możemy... Co my tu mamy, jaki rozmiar haczyka? A na jedynce też już coś się dzieje. Zobaczymy, co my tu mamy za... Co to za rybka? Lesiu, ale taki mały. Czekajcie. Czy my tu mamy... Siódemkę, dobra. A jakbyśmy szósteczkę, piątkę założyli? Może nie będzie taki... Nie będzie to takie złe. No zobaczymy. Założę piątkę i to ciasto z grochu. Może się, że tak powiem... uda. Coś większego może weźmie. Chociaż nie zawsze tutaj teraz przynajmniej jest tak, że większy haczyk to od razu większa ryba. Nie za każdym razem. Czasem właśnie przy tych leszczykach i tak dalej opłaca się nawet drobniejszym połowić, bo większe biorą na mniejsze. A, no jeszcze jedna rzecz. Tu jest
To jest bez przyponu. A to jest przyponem chyba, tak. Się zastanawiam, czy nie założyć jednak tego. Dobra, jedynka już coś bierze. Tego przyponu i... mamy w końcu, jest jakaś rybka, nawet z 1,5 kilo może będzie ważyła. Jest na pewno leszcz, bo tak się daje zleszczyć łatwo. Także zobaczymy. Chodź tu, panie leszczu. Co ty jesteś? Też taki 1,5 kilo? 1,2, no trochę mniejszy, ale już powyżej kija, to nie tak źle. Dobra, i szmyramy. No i dwójkę trzeba brać, bo sami widzicie, że już tam zaczyna się ostre szarpanie. Damy jej jeszcze chwilę. Można teoretycznie stwierdzić. Widzicie, nie ma rybki. Robimy tak, dobra, i trzeba coś przekąsić. Ale wiecie co, to ja wolę zakąsić. Dobra, musimy coś zakąsić, żeby nie było, że nic nie jemy. Dobra, miejmy nadzieję, że jeszcze dzięki temu zdążę. Ach, już nie zdążę. Winkiem się podlać, no trudno. No dobrze, moi drodzy, no to co, to standardowo zrobimy tak, że teraz będziemy już się, wydaje mi, że to jest dobry pomysł, żeby przejść, o, jak jakaś rybka będzie brała, to my wtedy będziemy się widzieć, nie? A tak to szkoda tutaj czasu na oglądanie pustej wody, chociaż ładnie tu, ale dzisiaj tak mglisto i deszczowo, więc niekoniecznie, ale branie, no właśnie. I co to jest? To wzdręga? Wzdręga, ale malutka. No dobra, no to co? No tam widzicie, jakieś inne rybki się pojawiły na żerowisku, także do zobaczenia przy kolejnej rybce. Widzimy się za moment. No i mamy kolejną rybkę, nawet długo nie czekałem, chyba kolejny śledź. Tak, tym razem mały. Czyli śledzie jeszcze tu żyją, moi drodzy. A ja się zastanawiam, czy na dwójce nie mam jakiegoś brania. Nie, chyba jest, dobra. Bo idzie tak dziwnie, luźno, właśnie. Jest sobie coś na wędeczce. Po cichu. Cwaniaczyło, myśli, że nie zauważymy. Ciekawe, co to jest. Leszczyk czy... Ojejku, na trójce też jest branie, nie zdążymy. To leszczyk jest. Numer 3, może na chwilę, jakimś cudem. Już za późno było. No niestety. Tak to jest, na trzy wędki zawsze tak to będzie. Dobra, numer 2 zarzucamy. No nie wiem, czy to doleci nawet. No tak na styk. Powiem wam, że tak na styk trzeba, że tak powiem, czymś pokropić alkoholowym, żeby w tą pogodę mieć siłę. Teraz już powinno mi pozwolić. Tak jest. I od razu mamy znudzenie na pierwszej wędce chyba. Tak jest. I ciągniemy, bo ryba jest. I to fajna ryba. To mi się podoba. Będzie miała z 1,5 kilo może. Nie wiem, mam wrażenie, że... A, nie będzie miała. To jednak tylko stawiała się na początku. Mam wrażenie, że łatwiej z tym fluorokarbonowym przyponem się nam łowi. Chociaż to może być też oczywiście kwestia przynęty. No trzeba by było... A, 1,1 właśnie. Trzeba by było tam też założyć tą samą i wtedy ocenić, nie? Bo tak to ciężko wyczaić, czy to bardziej przypon wpływa, czy przynęta. No chyba przynęta bardziej. O, się bałem, że nie ma trójki. No, na szczęście jeszcze pływa z pławiczek. To co, tego sobie przerzucimy. Bo może nam jeszcze jakiś śledzio weźmie. Drogi śledziu, bierzcie tutaj bez problemu. O, jest branie. I to będzie śledź, na pewno. Bo tak drastycznie i gwałtownie tak, śledzik. Szkoda, że nie zielony, ale już ładny. Ale już powyżej 100 gram. Szkoda, że nie zielony, bo by było jeszcze lepiej, jak 200 walną. O.
To ja bardzo chętnie na takiego śledzika bym reflektował. Możemy. O, branie, 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 branie. I to znowu mały śledź. Ale te śledzie naprawdę fajnie biorą, nie? Widzicie, nie ma żadnej wątpliwości, że jest branie, czy nie ma branie, nie? Dziach i nie ma spławika głęboko pod wodę. Konkretne śledzie. Nie, to co leszcze, nie? Się tam, o właśnie, cackają. Ale tutaj też jakiś konkretny leszczyk się trafił. Poczekajcie, bo widzę, że wygiął wędeczkę. A, jakiś mały. A my tu mamy branie. Było, ale się zmyło. Zastanawiam, czy nie lepiej odpuścić to, a wziąć tamto, nie? Ten śledź może być, chyba że to sapka jest, czekajcie, bo sapka ważna. Nie, to mini leszczyk, dobra. Numer 3. Już za późno, już nie ma, już dryfuje z prądem. Szkoda. Trochę szkoda, no ale nic na tym nie poradzimy. Mogłem się decydować i faktycznie, o, za słabo. Wziąć się za spławik, a zostawić ten federek, czy tam pikerek. On tutaj aż takiej różnicy nie robi, bo to jakaś drobnica tam była. O, deszczyk ustał na sekundę. Jejku, jejku. Co się dzieje? Nie, to przepraszam, to ja, to ja. O, tutaj numer 3. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Jest, jeszcze nie uciekła. Jeszcze nie uciekła i to dobry śledziu będzie. Ale nie taki dobry jak myślałem. No, ale śledź. Pełno śledzi. Ciekawe, czy je można na jakieś żywca przerobić albo coś. Albo na filety. Nie wiem, czy one za małe są w ogóle. A w ogóle to my na co mówimy? Na 20. Jakbyśmy taką 18 założyli na przykład, żeby nie była aż taka mała, nie? To może te śledziki by też były ciut większe. No trzeba by spróbować. Oczywiście, żeby nie przesadzić, bo znowu ten większy haczyk może podawać, że mniejsze będą brały. Też jest taka opcja, bo będą bardziej. Te większe są bardziej nieufne, jak to mówią. Ale zobaczcie, na dwójce co się dzieje. Jest ryba. Ryba. I pewnie zaraz na trójce też będzie ryba, bo przecież odłożyłem na dwójce mam branie. Więc jak tu zrobić, żeby zestresować gracza, zrobić mu kolejne branie na spławiczek tym razem. Takie maleństwo. Dobra, chyba za przesadziliśmy z tym rozmiarem. To jakoś chyba odwrotnie wpłynęło, więc dobra, wróćmy do siódemki. Przynęta, spróbujmy to twarogowe, nie? Jeszcze tego nie próbowaliśmy. Jestem ciekaw, jak na twarożek. Plum. Okej. Okay. A, zawsze zapominam najpierw zamknąć kabłąk, a potem dopiero odłożyć. To będzie byłoby mniej zwijania luźnej żyłki. Dobra. I numer 3. Tak jakoś spokojnie. Spokojnie. Spróbujemy jeszcze. Można spróbować będzie może jakimś innym przynęcikiem to pomieszać. Chociaż wiecie co? Może zrobię troszkę głębiej. Jakieś 90 cm. Zobaczymy. O, słoneczko wychodzi. No i jak ładnie. Miało padać, ale jest słońce. I jeszcze lepiej. To nam pasuje. Pełne słońce, aż mi się nie chce wierzyć, to chyba tylko na chwilę, a może. Ostatnio tu było słońce, nie? Całe dnie. No, te leszcze to nie wiem, czy nam dobrze wpłynie. Taka pogoda. Powiem wam szczerze, że nawet nie wiem, w jakiej cenie są teraz leszczyki. Czy to są jakieś sensowne wielkości, czy raczej jakaś śmieszne kwoty. O, dotyka dna, no, to nic z tego nie zrobimy. To dotyka dna? Nie, płynie sobie, no dobra. Ale wiecie, tak patrzę, że mamy taki nastrój do kitu. Weź tu, jakąś herbatką przepij. Płynie, płynie, tak, o, jest, trochę dryfuje, trochę nie, jeszcze tam gdzieś szura po brzegu. O, ruszyło. Ruszyło teraz ładnie. Nie wiem, czy teraz na spinnik nie wskoczyć. Tutaj, wiecie, jest ładna pogoda. Ja bym tu powiercił spinningiem.
Może być niezły pomysł. Zerknijmy się, co? Poczekajcie, sobie przerzucę tą wędkę, niech ona to sobie będzie. Zerkniemy w międzyczasie na jakieś ostatnie rekordy, czy się pozmieniało crafting status, czy się pozmieniało coś, czy się nie pozmieniało. Rzeka Doniec, co to jest? A, larwa widelnicy, proszę, wcale niekoniecznie ten, ale blaszka też. Dobra, spróbujemy jeszcze na tą larwę widelnicy. Dobra, gdzie są Polska, Polska. Może tak, będzie lepiej. Proszę, i czerwony robak, czy zwykły robak? Czerwony, nie? Jętka. Aha, jętka. I my tu potrzebujemy, tak, co my tu ostatnio widzieliśmy? Śledzie, gdzie są te śledzie? RS, śledź, sapcia, czerwony robak. Śledź też na blachę. I na zwykłą jętkę. No dobra. To damy zwykłą jętkę w tym momencie. A jak nic się nie będzie działo, to weźmiemy się na ultralighta, przerzucimy. Widzę, że jętka, chociaż można by popatrzeć tą larwę widelnicy jeszcze, ale dobra, jętkę i zróbmy tak, o. Dość płytko. Jestem ciekaw, jak to będzie reagowały. Rybki będą. Kurde, gdzieś tam od dno haczy. O, ruszyła, dobra. Nieźle. Tak, myślałem, niestety leszczyki nam zamarły. Pewnie do wieczora się raczej nie odezwą. Ło, jakie branie! Widzieliście to, nie? Bum! I mamy śledzia. Ucho od śledzia i tym razem zielone ucho od śledzia. Dobra, no to możemy jeszcze pośledzikować chwilę dla zabawy. Możemy też zwinąć jednego federka, ale coś mi tam brzęczy. Czy to tylko mi w uszach brzęczy? Zobaczymy, nie? O. Może i coś nam się tam trafi. I kolejny śledzik. Jak nic, to murowane. Chyba jakiś większy tym razem. No proszę, 208 gram. I takiego pana śledzia to ja rozumiem. Dzień dobry, panie śledziu. Witamy w naszych niskich progach. Chyba trzeba troszkę dalej rzucić. A, teraz to, żebym naprawdę troszkę dalej rzucił. No, dobra, miejmy nadzieję, że tu wystarczy, że się nie przytnie na dnie. Ale proszę bardzo, jaki pan ładny śledził się wyśledził. Wyśledził nas. Dobra. Sorry, ciągnę zestaw, nie chciałem tego robić. No tak jestem, wiecie, jednym okiem tu, drugim okiem, ale tu się nic nie dzieje. Wiem, żeby było słychać, ale wiecie, jak to jest. Pańskie oko konia tuczy, nie? Jak to mówią. O, jest coś na dwójce, czekajcie, tam jest coś. Jest. Numer dwa. Nie jest nic dużego, albo jakiś cichociemniak. Nie, nic dużego tym razem, bo cichociemniaki też tak potrafią, tylko i stoi. Bo poczuł, że coś jest nie halo. I się nie rusza. I dopóki człowiek nie ściągnie wędki, to nawet nie wie, że tam coś jest na wędce, nie? Ale to, oh my god, jaki olbrzym. Dobra, jakbyśmy tu dali tego czerwonego robaka, tak dla jaj. Może nam po prostu jakieś inne rybki będą brały, takie sapki, właśnie coś w tym stylu. O, jest, co, numer 3, ciśnij, ciśnij. Jest ryba, ło! Mamy kolejnego śledzia. Tym razem mały, ale zawsze śledź to śledź. Sztuka jest sztuka. Dobra. Tutaj mamy. To odkładam wędkę. Naciągnijmy ją. Dobra, jest. I mogę numer 3 wziąć z powrotem do ręki. Wtedy będziemy mieli. O, coś tam się dzieje. Mamy rybę. Właśnie, chciałem, że będziemy mieli lepsze. Timing i mamy cioskę, ale taką ciusielkę. Dobra, a czym mamy? Tak, co?
20 malutki, czekajcie, tam chyba coś znowu dzwoni. Tak, to wrzucamy z powrotem to do wody. I numer 2. O, troszkę większe, ale też szału nie ma. Ale miejmy nadzieję, że to będzie jakaś inna rybka niż mały leszczyk. Może być łodka. A chyba leszcz. A tak, leszcz. No trudno, bo myślałem, że na czerwonego jakaś sapcia wpadnie albo coś w tym stylu. Ale na razie tylko ta jedna mała i to też tak szału nie ma. Ło, numer 3, jakie branie, jaki śledziu tam jest, jaki tam śledziu jest, ludzie, jaki to śledziu, czy ciosa, śledź i to spory. Lubię takie śledziki. Miodzio, dobra, w międzyczasie wracamy do numer 2. Nawijamy nadmiar luźnej żyłki. Dobra. I patrzymy tu na numer 3. Czy nam się znowu jakiś śledź nie zaśledzi? Jest ryba. To nie jest chyba śledź. Nie, to będzie wzdręga. Taka 500 gramowa, całkiem fajna. Dobra, wrzucamy do wody. I numer 2 wyciągamy. Bo mamy rybę na numer 2. Proszę bardzo, czerwony robak tym razem szaleje. Zobaczymy, co nam wyłowi. Tam też jest fajna rybka, a tu mamy taką sobie. Ale numer 3 może zdąży, nie wiem. Jeszcze jest? Nie, już nie zdążyłem. No niestety. Niestety. Tam chyba nie był, to nie był raczej śledzik, to bardziej właśnie na wzdręgę mi wyglądało. No i dobra, i zarzucamy. Jabadabadu. Plum. O, właśnie, chciałem powiedzieć, że może być branie, no i właśnie mamy to branie. Tym razem mini śledzik. No nie taki mini, a tak delikutnie tam podbierał. No proszę, kto by pomyślał, dobra, numer 2. Tutaj wróć. Dobra. Numer 3 już jest brania, nie zdążyłem. Poczekamy na kolejne dziabnięcie, bo myślę, że jeszcze jeden raz będzie. O. I teraz. I cię mamy. I mamy cię, śledziu. A nie, to jelec, proszę. Jaki fajny jelec. Dobra, bierzemy jelczyka też. Powiem wam, że naprawdę spławik chyba z tych wszystkich możliwych tutaj metod łowienia daje najwięcej frajdy, takie właśnie małe. O, oczywiście zapomniałem wyłączyć, no bo po co? Daje jak najwięcej frajdy takiej, nie? Takiej zwykłej, najprostszej przyjemności z tego, że trzyma się wędkę w ręku i coś się dzieje. Tą jedynkę muszę chyba przerzucić, bo coś tak nie przestała łowić nagle. Mogła trafić w nieodpowiednie miejsce. Też to się mogło zdarzyć, także odłożę tą i wezmę, przerzucę jedyneczkę. Patrząc na trójeczkę. Coś tu się nie będzie działo, bo to miejsce, wiecie, takie ulubione. A tam ryba jest, dlatego się nic nie działo, bo mamy kiełbie wełbie i numer 3 jest ta, nie mogę nawet wyciągnąć tej wędki, bo kurde jest obok. Kiełbie wełbie i mały śledź. Proszę bardzo, tak czekałem, nie? Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, a tam naprawdę hipermikrus nam się trafił. Dobra, i zarzucamy jeszcze raz. No to dlatego taka cisza była w eterze. Widzicie, czasem warto nawet kontrolnie, no znowu to zrobiłem, nie zamknąłem kabłonka wcześniej, kontrolnie sprawdzić, jak długo nic się nie dzieje, czy przypadkiem jednak coś tam jest. O, tutaj coś jest na pewno na dwójce, czekajcie, muszę to ściągnąć, bo właśnie mamy do brzegu branie, nieduże, ale mamy. Co to jest? Małża chyba.
Si senior, to małże. O, na trójce jest branie. Najmniej będzie za chwilę jakaś ryba. Dobra, to przygotujmy się. Nie chcę teraz podnosić wędki, bo ją na pewno spłoszę. Więc musimy poczekać, aż się zdecyduje. No takiego ciumciania nie mieliśmy długo, więc ciekawe co to za ryba jest. No właśnie się nie dowiem, bo nie złapałem. tak czekałem i w końcu nie złapałem. No i to jest to. To lubię czasem właśnie w tym nawet wirtualnym wędkowaniu, nie? Czekaj. I jest gotowy, przyszykowany. No i tak nic z tego nie wyjdzie, nie? Dobra, wezmę do ręki, jednak we ręku jak się trzyma patyka, to dużo szybciej się reaguje. Tam na federkach to się nic nie stanie, one nie są takie, że trzeba od razu rzucać się, jak tylko coś zadźwięczy, więc spokojnie, szału, czy problemu nie ma. O, a tutaj jest branie i mamy rybę. I mamy wzdręgusie, malusie. Właśnie tak patrzę, niestety, moi drodzy, będę musiał kończyć dzisiaj, znowu niewiele czasu mi zostało. Dobra, ale do tej... No właśnie, do której tu posiedzieć, bo tu o 17 zaczną się, 18 pewnie znowu dobre brania na leszczowych wędkach, więc to kurczę zawsze jest problem, nie? Kiedy to wyjść? No może posiedzę do tej 7, do tej 18, zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Do tej 20 może, o, chociaż to wtedy najlepszy mi czas, jak to odejść, jak to będzie, będą pewnie brały. No, ale niestety nie mogę tyle siedzieć przed kompem. Samo życie, jak to mówią. Pomimo, że wszyscy siedzą w domu, nie? Wiadomo dlaczego. Ach, no to przed kąpem nie za bardzo. Dobra, jest branie i mamy rybę. Nie mamy ryby, bo nie wiem dlaczego nie było. Jak znowu coś, albo za wcześnie, albo za późno pociągnąłem. Dobra. Jeszcze trzeba było, żeby było chwilę poczekać. Teraz puścimy tu bliżej, zobaczymy co tutaj weźmie. Nie chcę już, wiecie, mówić, że widzimy się przy następnej rybie, bo to może się okazać, że zaraz będzie branie. I co z tego, nie? I takie cięcie dwusekundowe to trochę też nie ma sensu materiału, bo nic nie daje. Ani dla mnie, ani dla was. No dobra, ale to co? Zobaczymy. Jeżeli będzie chwilę dłużej, to widzimy się za moment, jeżeli nie będzie brania, nie? A jeżeli będzie, no to nie będę tego ciął, tylko poleci w całości. No właśnie, nie będę tego ciął, bo jest ryba. No przy takim mówieniu ciężko się bawić. To jelec, proszę. To jelce teraz tutaj. Jelcze tu walczą. Jelec. Stal mielec i w ogóle. Dobra. No, przesadziłem, bo się utknęło nam na mieliźnie. Rzućmy troszkę dalej, chociaż jak widać... O, jest. Dobrze, bo się bałem, że jednak po dnie gdzieś tam czura, ale na szczęście tuż nad dnem gdzieś zasuwa. Dryfuje z prądzikiem. No i mamy drun drun drun. Brzdęka nam coś na dwójeczce. I nagina wędeczkę. No, już myślałem, że odpuściła, ale jednak jeszcze się pobawić chcę. Posmakować. No dobra, jest to branie, bo już jest do brzegu. Tutaj położę wędkę. Tak, już nam się tu poluzowało. Jest rybka. No właśnie, szału nie ma. Czekajcie, bo na trójce będzie lepsza ryba. Wiecie co? Odkładam dwójkę. Nie wiem, czy zdążę tą trójkę wyciągnąć. Nie zdążyłem. Szkoda. Czyli bieda, no bieda, bo tam była na pewno jakaś rybka. Tu za blisko chyba rzuciłem, ale już dobra, dociągnę tą dwójkę, żeby nie było. One z tego tak szybko się nie spinają. Jak już raz się zapnie, to zawsze coś tam się wyciągnie. No i na jedynce coś się dzieje. I co my tu mamy? Sapcie wróciły, czyli sapcie są takim wczesnym popołudniem. Dobrze wiedzieć. Widzicie, no można tak obserwować sobie zachowanie tych ryb tutaj.
i sobie zapamiętywać. Ładna pogoda, chyba to jest jakieś, nie, myślę, że jakieś branie. Nie, to rybki, jakie biorą, w jakich godzinach, w którym miejscówce. Ja wiem, że to strasznie dużo czasu zajmuje. No niestety tak to jest. Żeby sobie sprawdzić, nie, te ulubione miejscówki, jakie ryby mniej więcej gdzie żerują, o której porze. No i oczywiście jest problem z tym, że przynęta musi być taka, chyba właśnie takie robakowa, to jedna z lepszych, bo ona jest taka ogólna do wszystkiego. Większość ryb na nie może brać. Na ciasto nie wszystkie. O, jest. Jest. I ciśniemy. I ciśniemy. W dobrym momencie pociągnę. To cioska mała chyba. Tak, ale taka malusia. Naprawdę malusia. No i dobra, to lecimy dalej. Przynajmniej można jeszcze inaczej to sobie zrobić, ale to wtedy strasznie dużo czasu potrzeba, bo można powiedzmy jakieś przynęty testować, nie? Czyli tu widzicie jętka. W godzinach takich i takich bierze to i to. Przyłów najczęstszej to taki. Można by sobie to tak bawić się. Tak samo z federkami, nie? Zakładamy na przykład robala i patrzymy, co tam się łowi w różnych godzinach, jakie ryby biorą. O, proszę. A tutaj też się dzieje. Mamy coś? Mamy. O, jak walczy, jak walczy. Co to jest? Łorany. To ciosa i to większa taka. Taka półkilowa, proszę. Jak tu walczyła za żarcie i za zaciekle. Można sobie kombinować oczywiście tych wariacji sprawdzania. To jest nie, prawie niezliczona ilość, więc dlatego wielu takich wędkarzy, no, to wiele czasu trzeba poświęcić. Nawet w grach. Oczywiście można stosować sobie te podpowiedzi, które dają nam w forach jakichś, czy tam gdzieś na Discordzie się dowiecie, jak najbardziej to stosować, no bo to przecież w końcu tylko gra, tutaj też chodzi o to, żeby coś połowić, ale sobie na przykład właśnie taką jedną wędkę, nie, zrobić eksperymentalną i sobie przeprowadzać taki eksperyment na przykład. A w tym miejscu, o, jest jakaś rybka. O tej godzinie nieco, co tam będzie brało i sobie łowimy. W jakiej pogodzie, czy przy deszczu, czy przy słońcu. O, i wzdręga. Taka 200-300 gram. 300 nawet gram, dobra. Jubi-dubi. I lecimy dalej. Sprawdzę zaraz, wiecie, tą jedynkę, bo znowu mam wrażenie, że coś mi się tam uwiesiło. Olbrzymiego. Tak jest, kolejny olbrzym. No właśnie. Albo wiecie, jakaś mała racicznica, albo jakieś inne cudo. Niewidek. Co tam nam? Jelec czy kiełbik? Kiełbik, ale za to zielony, proszę. Dają radę. Jak wygląda, to jeszcze spławik pływa, więc nie jest źle. Na dwójce trzeba cisnąć, bo już mamy rybę. Tylko to też maluch, więc. No dobra, ale wyciągniemy przynajmniej. Widzimy spławik, więc w razie czego rzucamy wędkę federową i dobiegamy do spławika. Zobaczymy, co by tam było, ale tutaj mamy jakiegoś olbrzyma. Brawo, leszczu, coraz lepsze. I ja ładą. O, i tam jest na jedynce, teraz się zaczyna. No, robi się lekkie popołudnie już, więc niektóre rybki już się bardziej ożywiają. Właśnie myślę o leszczowych, sapki i takie inne. Dobra, jest na jedynce coś, więc cisnę. Na dwójce też coś zaraz będzie. Na szczęście na trójce na razie nie ma, więc mamy czas, żeby to zwinąć. Co nam się tu złowiło? Mini leszczu? A nie, teraz płotki tutaj przyszły. Dobra, tu jest na maksa, dobra. Proszę, czyli tam dla odmiany płotka wzięła. Czekam sekundkę, dosłownie, przerzucę to i zobaczymy, czy na dwójce też się nie uwiesił, wiecie, jakiś cichociemniak. I tam siedzi i udaje, może mnie nie wyciągną, wiecie, nie ruszam się, haha, może mnie nie wyciągną, ale nie, 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 tym razem stwierdził, że nie będzie się ukrywał, idzie na całego, dobra, gdzie tu jest spławik, bo się tak bałem, że poszedł i coś fajnego też wziął, ale na razie luz,
Tu trzeba tylko też ustawić chyba to zwijanie sobie na maksa, bo mam wrażenie, że jest leszczyk. Tak, mam wrażenie, że tu by można właśnie szybciej to zwijać, całe menele. Dobra, i do wody. Plum. A, i znowu zapomniałem, kurczę. Dobra, tu nic nie ma. Nie gorsze, że nie widzę tego spojka. Dobra, teraz go przynajmniej widać. Teraz go przynajmniej widać, moi drodzy. To co, do tej 22 to pewnie posiedzimy, nie? Zaczęło się coś dziać w wodzie. Oj. Nie, to tylko napięta zyłka, bo tak miałem wrażenie, że się kładzie. O, luz, dobra. Przerzucamy. A jeszcze zdążę przed zmrokiem może pomajtać coś tym ultralightem, spinningiem. Spróbujemy to porzucić dwa razy w tą, dwa razy w tą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może jakieś basiki nam się tutaj przybasią. No i co? Była taka akcja fajna. Rybki brały. I nagle przestały się zastanawiać. O, jest, jest, jest. Się zastanawiam, czy ja tam zanęty nie straciłem na tych federkach na przykład. Bo się skończyła. Jo, to ciosa, bo myślałem, że jaki ładny śledź, ale to jednak ciosa. No takiego śledzia, jakbyśmy ciachnęli, to by było coś. A miałem rzucić spinningiem, dobra. Dobra, tu jest jakaś zanęta w ogóle? Niby jest jeszcze. Ostatnia, tu też jest, dobra. To nie tak źle. Nie tak źle, moi drodzy. One, no to już trzeba brać niestety, bo tam już widzę, że się ona ostro dzieje. Maluch, ale ostry maluch. Czy może jednak pudło? Bo tak wygląda, jakbym pustą. O, numer 3. Numer 3, ciśniemy. Jest ryba, to jest lepsza ryba. Oj tak, oj, oj, oj. Będzie ładna cioska, oj tak. Chodź ciosuś, chodź tutaj, nie bój się. Tylko jak ja cię wyciągnę, kurde, chyba muszę ją normalnie do brzegu schaltlować. I potem na bezczela. O właśnie, no, to już jest ładna cioska, 1,5 kilo. Sympatycznie to wyszło. Czyli może jednak nie będę rzucał ultralightem. Jak takie ładne ryby biorą, dobra, gdzie jest ta dwójka? Z tym biedakiem to tam został. Co by tu się złowiło? Co to jest? Muszla rzeczna, dobra. To już była ładna cioska. Może nie jakaś olbrzymia, ale już fajna. Mogły, jakbyśmy tutaj mieli tak 44 takich ciosek, albo chociaż 30, to też by było nieźle, nie? Dobra, weźmy wędkę do ręki. O! Właśnie, tutaj warto jednak trzymać ją w łapce, bo śledzie atakują. No i to ładne 170 gram, ładne śledzie atakują. Powiem wam całkiem, patrzcie, 50 rybek gdzieś będziemy mieli, aż jestem w szoku. Jest szansa na te 50 rybek. Nie podejrzewałem, ale to jednak łowienie małych rybek na spławik to ma swój plus. Właśnie ilości rybek są niezłe. O, o, jest branie. I następną wyciągamy. Kolejny śledziowy. Malutki, malutki tym razem, ale jest. Lum, jest, opadła, opadła. O, czekajcie, bo coś nam tutaj dzwoni. To był gdzieś, że dzwoni tutaj dopiero branie. Nie zdążę? Zdążyłem. Dobra, jest fajny, fajny. Śledzik ładny, ładny śledzik. 147, dobra, tamto dzwonienie sobie poczeka. A, jest na wędce coś, dobra, to biorę. Ło, no, proszę, widzieliście, to był właśnie, ja tak je nazywam cichociemny, czyli siedzi, ale tak około kilograma ma, nie? Dobra, przez te krzaki go przeciągnę.
Coś koło kilograma może będzie miał? Nie, niestety nie. Niestety nie, ale jest już zielona wstążeczka, więc nie jest tak źle. A widzieliście, takie delikatne, nie? Nic się nie ciągnęło, nic. O, numer 3. Zdążę? Zdążyłem. I mamy chyba fajnego śledzia. Nie, to mała ciosa. No nie taka mała, ale jednak 500 kilo, 500 gram to półkilowa. No to tamta półtora była jednak zdecydowanie innej kategorii wagowej. Dobra. Oho, i numer 2. Coś ciśnie, dobra. No to bierzemy. Jak patrzę na trójkę, będzie na spławik, bo to nie jest nic dużego, więc w razie czego rzucam to i ciągnę za spławik, jakby było branie. Najgorsze to jak branie, jak w takim momencie właśnie jak wyciągam rybę i nie bardzo mogę kontrolować to, co się dzieje do końca. Dobra, numer 3 do łapy. Niech jeszcze kawałek popłynie. Może się zdecyduje jakaś rybka zaatakować, chociaż już ciemnawo się robi. To podejrzewam, że tych brań będzie mniej. No ale 52 rybki i tak mamy, nie? Nie podejrzewałem, że przy tej pogodzie, która była taka na początku bardzo niezbyt przychylna, że aż tak dobrze pójdzie, nie? No. Czyli dobrze, no, że aż 50 rybek złowimy tam. Dobrze, to trudno powiedzieć, bo drobnicy namówiliśmy ogromnej ilości, ale ona nic nie warta będzie. Można powiedzieć na paprykarz, nie? Powinna być taka trzecia opcja z tych, które tu się pojawiają. O, czekajcie, jest coś na jedynce. Dobra, to sobie dryfuję z prądem. Niech ona sobie tu dryfuje z prądem, odłożę wędkę. Patrzę, czy na tej jedynce to już. O, na trójce za to jest już, no. I oczywiście za późno, bo się kurde federkiem zainteresowałem. No dobra, teraz już tam faktycznie się coś dzieje, więc trzeba się zainteresować. O, nawet przez chwilę opór stawia. Nie ma jakiejś olbrzyma, ale tym razem jest to konkretna rybka. Dobra, wyciągnę ci. Tak, nie chcę się stresować i patrzeć na spławik, bo będę miał zawsze dylemat. Co tu łowić? Co tu łowić? O, chyba jest taki 1,5 kilo, nie? No 1,2 nawet, no bo 1,5 przesadziłem. O, numer 3, numer 3. Sami widzicie, co się dzieje. I ciągnij. Jest ryba. Śledziu nie, mała ciosa. A z zielonym paseczkiem, więc takie ciosy chętnie widzimy. Dobra, i numer 1 naciągamy żyłkę. Numer 2 przerzucimy, i przy okazji sprawdzimy, czy przypadkiem coś tam się nie uwiesiło na tym czymś naszym. Chyba nie, ale przerzucimy w bardziej takie miejsce, które powinno być, bo mi się tu rzuciło za bardzo na prawo. Jednak w tą głębszą wodę powinniśmy próbować trafiać chyba, nie? O. Proszę bardzo. Jest. To co? Po ostatnia rybka, nie? Która nam się tu trafi i się zwijamy. Znaczy ja się zwijam, bo nie mam czasu, już więc niestety. Także biegiem do wioski. Zobaczymy jak to wyszło, jeśli chodzi o handelek. Mam nadzieję, że w kolejnym konkursie, moi drodzy, to weźmie więcej niż jedna osoba udział, bo naprawdę warto. Przecież to nie musiały być za każdym razem od razu okazy, tak? To miała być największa złowiona, jaka jest. I zgłoszona, czyli dla każdego. Nie największa w ogóle w grze, tylko jaką kto
Udało mu się największą złowić. Może nie zrozumieliście, może ja źle to wytłumaczyłem. Bo chodziło o to, że to nie musiały być okazy. To mogła być twoja największa dziulka. Jeżeli miałaby 50 gram, znaczy 5 gram, to by była 5-gramowa i taką trzeba wysłać. Bo może ktoś też miał podobną, nie? Dobra, już to nie łowi. Zwijam jedynkę, nie wiem czy tam będzie ryba, nie, za wcześnie zwinąłem. Ale to już nieistotne, lecimy. Także pamiętajcie, to nie miały być okazy. Ja kurde, chyba źle to wytłumaczyłem. Bo byłoby na pewno większa ilość osób, tak mi się wydaje, że nie każdy musiał złowić okaz. Wystarczyło, że to była jego największa tiulka. I wtedy z tych waszych największych wybralibyśmy po prostu największą. Jeśli to byłby jakiś okaz, to po prostu byłby okaz. Jeśli nie, to nie byłby okaz, tylko byłaby inna. Dobra, moment. Teraz którędy my do domu? My do domu musimy tak iść. No dobra, jakie fajne pole słoneczników małe. Dobra, nie marudzę wam. Widzimy się już na miejscu. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy w kawiarni, zobaczmy co tu jest. Ciosa, tak, ciosy są, to dobra, to sprzedamy te najmniejsze cioski. Chociaż wiecie co, poczekajcie, oni dają 17,89, a musiałbym się dwóch pozbyć jeszcze. Nie wiem, po ile one chodzą. Podejrzewam, że w kawiarni i tak są dużo droższe, ale tak z ciekawości. Chcę zobaczyć, że te 400 gram są warte. Ciosa, ciosa, ciosa. 3 to jest 6, dobra, to nie ma o czym gadać i tak, tak myślałem, są dużo bardziej warte, no ale sprawdzić zawsze warto było. Dobra, czyli bierzemy tą, tą, tą i tą, dobra. 18 kasiory wpadło i zaraz zobaczymy teraz resztę rybek, ile to nam da. Pfu, stówka, no powiem wam, że nieźle, na te maluchy. To nieźle, dobra, ciosy to widzicie są już te większe, ale dobra, zróbmy inaczej, wybierzmy wszystkie według ceny, sobie posortujmy wszystkie ryby według ceny. Czyli najlepsza jednak była to pół kilowa ciosa, prawie, nie, półtora kilowa, raczej 11, ale potem zobaczcie, sapcia, ha, 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 i kto by pomyślał, nie? Taka mała sapka 7, leszczyk też całkiem nieźle płacą i śledzie, tak myślałem, śledzie czarnomorski. Takie te powyżej 200 gram już mają. Zdręga też ładnie zaplusowała. Leszczyki swoje też mają. Jelec proszę. No i widzicie, takie po dwa, po półtora. Ich się trochę tam nałowiło, więc jednak nazbierało się ich trochę. Te śledziki nas tu uratowały. Nie są jakieś szampańsko drogie, ale dają kasę. Czyli można by zobaczyć tak, śledź. Śledzie. 21 nam dały, proszę bardzo. Wzdręgi nam dały 9. Jeden karpik, to tam nie ma o czym gadać. Sapcia za to, proszę bardzo, w sumie jedna sztuka, bo ta się nie liczy. To prawie 7, tyle samo co inne. Płotek, 1,60 zł. Muszelki, to tam jakieś grosze. Leszczyki właśnie, ile leszczyki? 25 damy. Co prawda nieduże, ale 25 jest. Kiełbiki, 1,90 zł. Kawałeczkiem jelce za to troszkę więcej, no ale to się nazbiera. No i te cioski, nie? Tutaj ładnie 18. Także łącznie mamy 89,65 i sprzedaliśmy za 18, czyli teoretycznie ponad stówkę mamy. Dobra, handelek. Sprzedane, moi drodzy, sprzedane. No dobrze, a ja sobie w międzyczasie idę kupić w końcu tą bolonkę. Dobra, to co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, hej, trzymajcie się, moi drodzy.